Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, z której zagrajmy w Counter-Strike Global Offensive. Oczywiście przed wami kolejny wyścig zbrojeń, jeden z lepszych trybów dla mnie, przynajmniej jeśli chodzi do nagrywania. Uuu, wypierdzielaj. Dobra. Ogólnie tak, dawno nie grałem w Counter-Strike'a, jako że studia się zaczęły i nie mam teraz tak dużo czasu, tak dlatego skill mógł spaść. A właśnie na wyścigach zbrojeń, jak przynajmniej dla mnie, zarąbiście się skill trenuje, dlatego też to działa na dwa sposoby. Fajnie jest nagrywać to i poza tym skill się podnosi, jeśli chodzi o strzelanie z broni. Oczywiście dołączyłem do rozgrywki, która już trwała i się praktycznie kończy, więc możecie słyszeć, jak przeciwnicy zdobywają poziom złotego noża i właśnie ktoś wygrał. Ale nie ma co się obawiać, to potraktujemy jako taki przedwyścig, że tak powiem, czy coś, i po prostu będą trzy plus ten jako czwarty, chociaż ten się nie powinien jako pełnoprawny czwarty liczyć. Ale dobra, map oczywiście Shoots teraz, żadnej nowej nie dodali, a szkoda, bo by się przydało, gdyby coś takiego było, jakaś nowa mapa. Na wyścig zbrojeń, bo naprawdę, no lubię na tym grać i przydałoby się jakiś powiew świeżości, no, ale oczywiście Wolf, czy tam kto to robi, Counter-Strike'a nie będzie specjalnie dla mnie jednej mapy robił, kolejnych map, dla jednego w sensie kolejnych map robiła, o to mi chodziło, już się pogubiłem w tym, co mówiłem. Dobra, nieważne. A jeszcze takie krótkie info odnośnie PGA 2015 odbywającego się 16-18 października. Jeśli ktoś przyjedzie, może mnie spotkać w tych dniach, gdyż będę tam po prostu jako uczestnik. Dobra, teraz możecie zaobserwować, jak zdobywam pierwszego killa na stat tracku. Oczywiście mam dwie nowe bronie na stat tracku, to są moje pierwsze bronie, które mi się skiny bardzo podobały, dlatego je zdobyłem. I właśnie byliście świadkami pierwszego zabójstwa na miejskim ryzyku. Oczywiście skin obdrapany, bo wiadomo, tam później skiny są droższe, te lepsze. Ale po prostu sam fakt stat tracka był bardziej cieszący, aniżeli jakoś skina. Chociaż powiem wam, że niektóre skiny jak są obdrapane, wyglądają nawet ładnie. Nawet ładniej niż pełne. Dlatego niektóre, chyba jest jakiś taki jeden skin, który jest droższy, będąc na przykład zużytym. Kurwa, zajebiście. Będąc zużytym niż nówka, nie dzewka. Dobra. I pierwszy kill na kolejnej broni ze stat trackiem, także dzisiaj jest dzień pełen świętowania. Jezu, zabiłem bota. Tak super. Jezus, co mi się ostatnio dzieje, że jestem tak słaby? A, no dobra. Brak treningów robi swoje. Dobra. Co to? Bot? Dobra, no tak też coś za prosto dał zabijać. Wychylał się jak bot. Dobra. Bot Ian kolejny raz gryzie glebę. Zarąbiście. Ogólnie nie dziwcie się, że mam brzydki skin do... co to jest? To jest Galil właśnie, do Galila. Ale nie mam ładnych skinów do Galila. Dlatego mam... A ten nie jest taki tragiczny. No dobra, jest. Ale ja mówię, że nie jest to... Znaczy, że podnoszę swoje... I tak niskie mniemanie o tym skinie. Yeah! A co to on robił? Aha, bo to bot był, dobra, wszystko jasne. Znaczy, przeczekamy, przeładujemy i... I giniemy. Kurwa, bot nie zabił, no co? Dobra, bot Andy. Yeah. Ogólnie po niedawnym update'cie, który znerfił M4A1S, skiny z M4A1 niewyciszonej dramatycznie wzrosły, jeśli chodzi o cenę. A tamtej wręcz przeciwnie. Dlatego jeśli macie jakieś dobre skin, na przykład Asimowa czy coś, to wiedzcie, że on, jego wartość jest o wiele większa niż była wcześniej. Oczywiście wiem, że zeszły patch był notabene więcej, może nawet niż miesiąc temu. Ale tak mi się teraz przypomniało, więc podzieliłem się. Postanowiłem się podzielić tą informacją. Zajebiaszczo. Nie ma to jak oberwać w plecy. No halo, ktoś tam wyskoczy? Nie wyskoczy, dobra, nieważne. Przeładuję swojego maga. Wiedziałem, że ktoś tam był. Tylko czemu akurat on wszedł do tego budynku? Ej, byłem pierwszy. Super. No hello.
I noscope, tak to się robi, kurde. Chociaż autocampom jest o wiele łatwiej noscope'a zrobić. Dobra. Dobrze, że zdążeń dostałem, kurde, tak się stresowałem, żeby potrafiać, że... Że aż... Jo, to był strzał w głowę! Tak się robi prawilne headshoty, no albo tak się dostaje. Może nie headshoty, ale shoty. W końcu mapa szyc, więc do czego zobowiązuje. O, ginsz ma to. Zajebiście. Ogólnie nie wiem, czy zauważyliście, ale odcinki moje są chwilę troszkę krótsze. Dzięki. A, bo to bot chyba. Troszkę krótsze niż zawsze. Z 20 minut... poniżej 20 minut są. Czasem były powyżej 20 minut, teraz są poniżej. A to z prostej przyczyny, jestem na studiach teraz i mam gorszy internet, bo mieszkam w Poznaniu w tym momencie, a nie w domku u siebie tam, gdzie wcześniej, czyli koło Konina. I tu mam gorszego neta, do tego nagrywam krótsze materiały, żeby lepiej wrzucić. Dla porównania, materiał jak z czasów wakacyjnych ważył 800 mega, wrzuca się 12 minut. Teraz materiały ważą do 500, czasem poniżej, czasem lekko powyżej. I wrzucają się 40 parę minut minimum do jakichś, nie wiem, 80. Dlatego nie dziwcie się, że tak to tak to się zrobiło. I postanowiłem, że... O, ale ładna bania weszła. Że zamiast po prostu na jakości obcinać to, żeby mniej ważyły, to obcinam po prostu po długości. Także mam nadzieję, że materiały w miarę trzymają swoją jakość wakacyjną, że tak się wyrażę, która też notabene nie była jakoś super lepsza. Fuck. To zawsze była lepsza i na pewno lepiej się oglądało. Taką mam cichą nadzieję. A jeśli wy nic nie zauważyliście, to nawet lepiej. To znaczy, że... Znaczy nie, jakoś jest na pewno lepsza. A dobra, to przestanę o tym gadać, bo... Jej, mam złoty poziom, czyli złoty nóż, złoty poziom. No ty kurwo! Ta szmata mi go zabiła, no. A już go raz zdążyłem... No, jakieś dziecko oczywiście musi... Dobra, oczywiście leci mute, bo nie mam zamiaru słuchać jego... Zablokuj komunikację, pięknie. Nie mam zamiaru słuchać jego paplaniny. Dobra, widać, że wszyscy są... Tak, na pewności wszystkich z nich wymutuję. Dobra, i w sumie was okłamałem na początku, bo nie zrobię trzech, ale dwóch, bo właśnie to jest związane z tymi redukcjami czasu, prawda? Dlatego zamiast trzech są dwa. Jakby trzy, no dobra, jakby trzy, bo jest ten taki pierwszy, nie wiem, 15-sekundowa runda, czy ile tam sekundowa runda to była. Dobra, teraz będę terrorystem. Jestem gniewny terroryst. O, dawaj, bot. Nie, to był mój, okej, super. Ale mam fajny poziom zdrowia, 69, hehe. Hehehe, bardzo zabawny żarcik. Kurwa. No, oj, prawie bym go zabił pewnie. Dobra, ale teraz trzeba dać siebie wszystko i pozabijać tych szmatów. Tych brzydkich ludzi. Nie wiem, czy nie zmieni trochę skina do Bizona, znaczy się dodali tam przy tym BM, gdzie jest amunicja, taką wypustkę. Według mnie fajnie to wygląda, albo dopiero teraz to zauważyłem. Nie wiem, będę musiał obejrzeć swoje stare filmiki, żeby wyłapać różnicę. Wow! A tu cię mam, ciulu. No i... Oczywiście, no, zabrałem mu typę killshota, jednego shota oddał i go zabił. Najlepiej. Dobra, jest. No i... Nie zmieni. On się nie liczy. Dobra, lecimy z tematem. A ciężko trafiłem chyba troszeczkę, bo on się ledwo zrespił. Dobra, on wyskoczy tu gdzieś. Haha! Masz, ciulu. Mumcie. Dobra, tamten chciał się ładnie jakoś... O! Brakło mi amunicji! Nicht good. Dobra, w sumie ten skin jest chujowy, racja, bo w sumie zmieniłem, nie wiem czemu. Żeby zobaczyć jak wygląda, jakoś zapomniałem go odmienić. Masz, ma to. Masz! Dobra, tam ci jeszcze z bizonami nawalają, więc nie jest tak źle. Utrzymuje się chyba na prowadzeniu, albo blisko prowadzenia. Dobra, ten padł.
No nie, no kto mi go skasił? No, tak nie gram, no kurwa, nawalam go, nawalam gościa. Dobra, jest. Nawet z banią weszło, to już dobra. I! A się wystraszyłem. Yeah, i kolejna bania. Dobra, powoli trzeba wracać do formy strzelania baniek. Jakikolwiek, ale strzelania. No proszę bardzo, trzy banie prawie pod rząd chyba. Na pewno dwie, a tu jest najlepszy skin do noża, jaki kiedykolwiek widziałem. Jeśli ktoś chce kupić, to nie kupi, bo to jest... Tego nawet nie można sprzedać, to jest takie dobre. Kurde. Wskoczę tam? Oczywiście, że wskoczę. No nic. Dobra, baniat na weszło. Musimy się... A, tamten się żaden nie spodziewał. Ja go zabiję, dobra, udało mi się. Udało mi się. Chodź tu. O, to jest przeciwnik. Przeciwnik, to nie może być przeciwnik. Dobra. Ten strzał na odpierdzielne. Tu coś wyskoczy. Dobra, ja się chowam, bo niech ktoś jeszcze to zabije i to będzie. I nie będę mógł innych zabijać. No i... To były sekundy, panie. No, on... O, ty ciulu. Ty kurde, skryłeś się za schodami. Chyba ciul, skaczę tu. No, nie trafiłem. Ale... Ale to nie był taki... Dobra, jest. I no weszło prawie. Szał zabijania razy 4, super. Miałem szał zabijania, nawet nie wiedziałem. O, sraka stulecia to była. Dobra, typek i tak nie ogarnął. Pytanie, czy tam... Dobra, to jest nasz. I no zajebiście. Dobra, jeszcze mam awkę, to jest fajnie. Bo awka jest bardzo, bardzo celna. I bania weszła, super. Haha, surprise, motherfucker! Okej. Subcio. Nie, to wygląda jakbym sobie sam w głowę strzelił. Ale tak nie było na pewno, bo to przecież się nie da tak zrobić. Cholera. Nie wiem co robić, to zabiję go. No nie, widać na czerwono. O, ty fiucie. Zawką co mogłeś mnie zestrzelić na strzała. Jeb. Mhm, zajebiście. Tyle ludzi, że nie wiedziałem w kogo strzelać, więc postanowiłem dać się zabić. Chyba najlepsze rozwiązanie w tym, co... Z tych, co mogłem zrobić. Dobra. No nie, no... I prawie go zabiłem chyba, albo typek mi pomógł go prawie zabić. Dobra. O, jest! No zasłonił go ciałem, fiutek! Aby już był martwy. Dobra, never mind. Kurwa, dzięki. Ja, dwa jebanie weszły. O, oh, fuck. Tamten jak się... Oszukista pierdolony. Dobra, karmazynowe jabłko, jeden z moich ulubionych skinów do Glocka. No i 40, dobra, raz go trafiłem. A mi się wydawało, że widziałem dwa razy iskry, ale to mniejsza. Dobra, złoty nóż. Złoty nóż, złoty nóż, złoty nóż! A, ze sraka stulecia, dobra, nieważne. Góra nie, dobra. Tu trzeba zrobić Silent Assassin kudy jakoś teraz. Dyn, 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 dyn. O, fuck, aż myszka mi zleciała z biurka. No, dzięki. I will be the very best. Nie wiem, co to za piosenka, więc pewnie jakieś ten, Digimony czy coś. No! Co za fiutki głupie, no! Czemu mi go za... Ty wiadomo, mnie nie widział, no halo, więc to było do wygrania. Dobra. Wolałem dać się zabić, niż kurde miałbym dostać z noża, bo nie widzieli, że idę z nożem. Rozkradam się. O, typek zawką. Ktoś mnie gonił chyba. Dobra, ale to by było na tyle w tym odcinku. Serdeczne dzięki za oglądanie tego odcinka. Do zobaczenia w kolejnych. Trzymajcie się. Strzałeczka!